Sygnały dnia Michał Polaczek ze Czyli Ciekawa sesja, co prawda spadki, ale mniejsze obroty niż zwykle. Ciekawie też na USDPLN. No obraz dzisiejszej sesji nie jest jasny, więc przyjrzymy się mu trochę bliżej, ale najpierw gaming. A tutaj spadki Ten Square Games. Sytuacja jest o tyle nieprzejrzysta, że spółka wybiła trend spadkowy, czyli powinna rosnąć. Byłem dość zaskoczony tym, że wybiła trend spadkowy, spadkowy i zaczęła wzrastać. Mówiłem w okolicach tego wybicia, że nie mam co do niego przekonania i że ten skórek nie powinno rosnąć, bo to w tej chwili nie jest jakaś wybitna okazja inwestycyjna. Okazuje się, że po trzech tygodniach kurs wrócił do tego samego miejsca i faktycznie spada. Co prawda z zupełnie innych poziomów, natomiast dotarł znowu w okolice 125 zł, ale w samym otworzył okolice 100 zł, możemy znów zobaczyć w tamtych regionach ten Square Games. Sprawa jest o tyle ciekawa, że ten Square Games ostatnio miało się dość dobrze, jak i wiele spółek z gamingu. Możliwe, że wraz ze spadkami Ten Square Games i możliwe, że jeszcze w przyszłości CD-projektu, który na razie jest w dość szerokiej konsolidacji. Zacznie się wtedy jakaś kolejna faza besty w gamingu, bo na razie wiele gamingu wygląda całkiem przyzwoicie. Wiele spółek z Game Devu ostatnio nawet miało sukcesy na polu sprzedażowym, i ich akcje wzrastały. Sytuacja niezwykle ciekawa, to też dla nas taka nauczka z perspektywy technicznej. Ta linia trendu spadkowego była powszechnie rysowana, oparta w sumie na trzech dość istotnych punktach, ponieważ zatrzymaniu spadków z okolicy stycznia 2022 roku czyli no Istotny poziom, potem jego przebicie i sprawdzenie tego poziomu przy okazji dużych wyników, dobrych, słabych wyników i dużych obrotów i kolejnego ruchu spadkowego, i potem próba sforsowania tego poziomu, nieudana w grudniu, więc były trzy punkty podparcia. Jednak to nauczka, że to nie był żaden trend spadkowy. I że nie należy go specjalnie analizować dalej po prostu usunąć z wykresu nie wszystko jest takim, jakim się zdaje. Patrząc dalej, dużo bardziej dynamiczna sytuacja jest na rynku energii. Przede wszystkim duża generacja sprądu, bo przyszedł na razie huragan, mikro, co prawda, ale jednak spowodował dużą nadprodukcję prądu, duży eksport. Ważniejsze jest jednak to, że sprowadził większy chłód. W związku z tym opróżniamy kawerny i magazyny gazowe w skali całego kraju. To już jest najwięcej tej zimy, no i dużo więcej niż w szczycie grudniowym. Zacznie się w związku z tym przynajmniej tymczasowy ruch wzrostowy na rynku gazów w Europie. Tutaj sytuacja jest mniej nie przewidywana, mniej więcej od grudnia, gdzie mówiłem, że ten ruch wzrostowy powinien się pojawić, no, wtedy, wtedy bezpośrednio po tym okresie świątecznym, gdzie pojawił się jakiś ruch wzrostowy, również w poborze gazu w polskim systemie z magazynów. Pojawił się Sylwester i Nowy Rok. Ekstremalnie ciepły w Nowy Rok w Niemczech było około 20 stopni, można było odparać grille. W Polsce widziałem już osoby w krótkim rękawku, było kilkanaście stopni. Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, w związku z tym spółki zależne od gazu trochę dzisiaj się osuwały. Bardzo mocno, ostatnio wzrastający ciech miał korektę, ale przede wszystkim azoty Tarnów. Ale jest coś jeszcze ciekawszego w tej chwili. Wielu zadaje sobie pytanie, czy już kupować dolary na ewentualny wyjazd na narty do Francji albo może wakacje do Tunezji czy innych krajów, gdzie przydadzą się dolary do wymieniane na lokalne waluty. I tu w zasadzie mamy drugi tydzień stan zupełnego klinczu. Notowania USD do złotego, dolara do złotego zatrzymały się. Cztery ostatnie sesje to w zasadzie jest stanie w miejscu. Kompletnie nic się nie dzieje. Kurs buja delikatnie w górę i w dół. Siedzimy na linii trendu wzrostowego i tak w zasadzie trudno wyrokować z tej perspektywy, kiedy nastąpi wybicie. Prawdopodobnie w tym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu są dwa ważne wystąpienia bankierów centralnych. No i tutaj najprawdopodobniejsze wybicie jest oczywiście w górę. Natomiast rynek tu nie tylko na USDPL, ale cały rynek walutowy nie jest przekonany, czy pora wracać do walut tych krajów, które są rozwijające się, jak Polska, na przykład, czy innych krajów, choćby azjatyckich, czy generalnie kupować znów dolara, czy pozostać przy walutach lokalnych. I to duże zagraniczne firmy, które inwestują na rynkach. Rozwijających się, ale także typowo spekulacyjni handlarze walutami, wielkie fundusze też nie są pewni, czy już na pewno wracać do dolara, czy jeszcze będzie jakieś jedno umocnienie lokalnych walut krajów rozwijających się. Tu nie ma odpowiedzi. Logika wykresowa wskazuje oczywiście na wzrosty. Z tych informacji ważnych warto zwrócić uwagę na czwartek. Czwartek, 2 lutego, nowy miesiąc. Tu będzie posiedzenie EBC oraz konferencja. To, co tam padnie, jest kluczowe. Ostatnio wielu przedstawicieli EBC przygotowywało nas do ostrzejszego nastawienia, do tego, że będą podwyżki stóp procentowych, dużo bardziej dynamiczna polityka musi być ostra. Musimy zabić inflację, bo na dotychczasowe działania to nie jest zabijanie inflacji. Inflacja waha się tylko dlatego, że ceny energii się wahają, a nie dlatego, że zdusiliśmy tę nadkonsumpcję, która została spowodowana. Nad dystrybucją pieniądza w okresie bezpośrednio po covidowym. Równocześnie pewnie w związku z tak ostrą retoryką przygotowano się z politykami kilku krajów, gdzie bezrobocie jest duże i może to wywoływać problemy, jak choćby z włochami na jakieś wsparcie tamtych krajów, więc takich informacji szukajmy. Jeżeli nie będzie nic o wsparciu krajów, które mają kłopoty, to ta korekta i od ucieczka, na przykład od, od gospodarek rozwijających się jak Polska, może być większa. Ucieczka spółek technologicznych ze Stanów do w zasadzie utrzymania marsz jest coraz szybsza. Ograniczając zatrudnienie, próbują utrzymać marże przy pewnie trochę mniejszych, przy, przy większych kosztach, przy mniejszych przychodach albo przychodach na podobnym poziomie, nie nadążających za inflacją. Jeżeli wydawało nam się, jak pokazywałem w listopadzie, że te zwolnienia w Stanach, w amerykańskich Big Techach są wielkie, bo wynoszą 50 tysięcy w skali miesiąca, to teraz mamy już 75 tysięcy w skali miesiąca. I to, co pokazywałem w wakacje, czyli te poziomy 30 tysięcy, które już wydawały się dużo, i wydawało nam się, że Inflacja się rozkręca, że z z z z zwolnienia w Stanach się rozkręcają. To był dopiero początek większego procesu. Dziś mamy odczyty trzy razy większe za styczeń, który się jeszcze nie zakończył, niż za y czerwiec czy y lipiec. Z wakacji zeszłego roku. No i w ten sposób przechodząc w zasadzie przez również Big Techy do amerykańskiej giełdy, gdzie w indeksie S&P 500 jest ich przecież bardzo wiele, widzimy, że S&P 500 wybił się dość nieznacznie z czerwonego ograniczenia, gdzie zapowiadałem, że będzie się ta giełdowa magia działa, czyli walka popytu z podażą przy dużej ilości pokrywanych, otwieranych również opcji, przy zmienności na kontraktach terminowych. Mamy delikatne wybicie z tych poziomów, jednak obserwowałem, Strukturę tego wybicia, ono nie jest przekonujące. Z tej perspektywy, że nie nastąpiło przy jakimś szczególnym ruchu pieniądza na rynku oraz no, cały czas czekamy na ważne informacje od choćby Jerema Pawella. W związku z tym może na SP500 jest trochę tak, jak na Ten Square Games, że linia, która tutaj jest linią spadkową i została wybita, wcale nią nie jest, a rzeczywistość nie jest taka, jaka się, się wydaje. I tak naprawdę przyszłość pokaże nam, w którą stronę zmierzamy. Możliwe, że tak jest. Na ten moment należy mieć na uwadze, że sytuacja jest cały czas niezwykle ciekawa. Ja longów na S&P 500 nie otwieram. WIG20. No i tutaj sytuacja jest również ciekawa, bo cały czas krążymy wokół tego ODIUM. Zaklęcia, które zostały rzucone na rynek przez głównych zagranicznych graczy 9 stycznia, w którym oni po prostu zrezygnowali z w dużym stopniu z inwestycji w polskie akcje, przestali dobierać, zaczęli fazę dystrybucji. Wspominają, że pewnie do końca stycznia utrzymamy się na poziomach powyżej czy w granicach sesji z 9 stycznia, tak też jest. Po trzech dniach skończyły się wzrosty i wygenerowaliśmy lokalny szczyt, który jak dotąd wynosi 1955 punktów. Sprób próbowaliśmy go sprawdzić 1945 punktów w zeszłym tygodniu. Dzisiaj troszeczkę mocniejsze spadki, ale przy mniejszych obrotach. Jednak pamiętajmy, że jeżeli przy dużych spadkach, może nie dużych, ale przy spadkach są mniejsze obroty, to po prostu znaczyło tyle, że nie ma tych, którzy mają nadzieję, którzy odbierają trochę tańsze akcje, bo myślą, że to tylko korekta. Zatem ciekawa sprawa, czekamy na EBC. Pamiętajmy, że to EBC jest bardzo ważne dla wielu polskich spółek eksportowych, które handlują ze strefą euro, więc to nie jest tylko informacja bezpośrednio dla par forexowych, ale także dla tego, w którą stronę zmierza gospodarka, jeśli w stronę bardziej restrykcyjną, wyniki za dwa, trzy. Kwartały mogą być w spółkach z SWIG-u 80 na przykład dużo gorsze. Podsumowując, ich 20 wybił trend, bardzo szybki trend wzrostowy. Teraz należałoby szukać jakiejś linii wolniejszego trendu wzrostowego, która w mojej opinii wynosi gdzieś około 1815 punktów. Natomiast najważniejsze z dzisiejszej sesji jest to, że nie przebyliśmy dołem 1888, czyli powrót w okolice 2000 punktów jest cały czas możliwy. Zatem ten układ wzrostowy, który widzimy i faza dystrybucji może trwać dalej. Pomimo nowych szczytów, czyli możemy wciąż wybić 1855 punktów. Natomiast, w mojej opinii, ruch w tym kierunku, w stronę 1000, 2000 będzie tylko kolejną fazą dobrych cen dla zagranicznego inwestora, aby ten mógł pozbyć się swoich akcji. Spójrzmy teraz na to, co działo się na dzisiejszej se sesji z perspektywy całego dnia. Na końcu sesji bardzo mocne uderzenie było przede wszystkim na y PZU, które miało dobrą ostatnią transakcję. CD Projekt też trochę wyciągany na koniec sesji. Więc tu są takie drobne pozytywy, jednak na słabej sesji. Ostatecznie wig 20 minus 1,13%. W ostatnich minutach, gdy weszły Stany Zjednoczone, te, te obroty się delikatnie poprawiły, ponieważ jeszcze koło godziny 14 wynosiło około tylko 400 milionów złotych, czyli. Mało. Największy spadek to cyfrowy Polsat i Mbank oraz Orlen. Orlen trochę wyrównał, ponieważ w piątek był z kolei najmocniejszą spółką, w wywik 20 lub jedną z najmocniejszych. CCC, tutaj ciekawa sytuacja na wykresie, i Dino. To są dwie spółki, które ostatnio radziły sobie bardzo dobrze. Dino nawet na historycznych rekordach, tylko czekamy na 400 zł. Ono pewnie padnie w tym tygodniu. Dalej, Pepko. Go ogólnie handel detaliczny trzyma się w górnej części. Tabeli notowań, jeszcze patrząc przez ten pryzmat notowań, które tutaj widzimy, warto zauważyć, że banki w takim, z takim dużym znakiem zapytania nie spadają mocno, ale ten najbardziej ryzykowny z WIG 20 M-Bank spada. Orlen duże obroty, PKO, BP duże obroty, KGHM duże obroty, natomiast żadna spółka specjalnie się dziś na sesji nie wyróżniła. WIG 40 ogólnie dzisiaj minus 66 przy obrotach 100 milionów, czyli dobrych, jakby spojrzeć na. Perspektywy Envigu 40, na przykład ostatnich 5 ostatnich lat, no to w 2019 roku 100 milionów na Envigu byłoby uznane za obroty bardzo duże. Zacznijmy od banku. Ponieważ jeżeli WIG20 ma zrealizować najbardziej mo pozytywny możliwy w tej chwili scenariusz, czyli jednak odwleczenie korekty. Na drugą połowę lutego, czyli na walentynki, no to musiałyby banki wygenerować teraz mocny ruch wzrostowy, czyli korektę, ponieważ banki nie miały żadnego, żadnej korekty, odkąd oderwały się od szczytu. Jeżeli spojrzymy na Mbank, tutaj bardzo mocna dzisiaj sesja spadkowa, w zasadzie otwarcie, lokalnie w ciągu dnia nic pozytywnego. Najgorsza spółka w WIG-20, oprócz cyfrowego Polsatu, i to jest 14% od yy, szczytu. Więc tutaj jest jak najbardziej moment na ciekawą korektę wzrostową, która może być pułapką dla handlujących na kolejną falę. Natomiast tutaj wiele zależy od informacji rynkowych, odnośnie kredytów nieruchomościowych, czy będzie kolejna faza wakacji kredytowych. Na razie rządzący mówią, że nic w temacie nie zostało podjęte, ale jednak jakaś plotka się pojawiła, czy ktoś sobie ją wyssał z palca. Hmm. Ostatnio nie znam wielu plotek, które były od, odnośnie spółek giełdowych czy spółek skarbu państwa pochodzących z kręgów rządowych, które byłyby nieprawdziwe zupełnie. Więc trzeba mieć to wszystko na uwadze. Nawet takie rzeczy mniej istotne z perspektywy dużych spółek, jak tematy nawozowe, czyli tego, czy będą dopłaty dla rolników, czy nie, w zeszłym roku zaczęła się od plotki, a ona potem została chirurgicznie zrealizowana jako konkretny plan. W związku z tym na bankach dużo niepewności, ale może to nie przeszkodzi sytuacji. Gdybym patrzył na ten wykres bez tego informacji w, prawym górnym, w lewym górnym rogu, że to CCC, powiedziałbym, że tutaj są wzrosty. Że sytuacja jest czysta wzrostowa, a spółka dotrze bez problemu do 46 zł. Natomiast nie jestem tego tak przekonany, ponieważ zdaję sobie sprawę, że CCC było ostatnio obciążone choćby tym, że wyprzedażono na obligacjach. Zapadających za kilka kwartałów. Z perspektywy jednak technicznej z krótkim stop lossem można tu spokojnie spróbować zaatakować do poziomu 46 zł, szczególnie jeśli ktoś jest ogólnie zapatruje się pozytywnie na indeks Wig 20 i nie widzi tam jakiegoś Armagedonu ze sprawdzeniem poziomu, na przykład 1800 punktów. Zatem CCC umiarkowanie pozytywnie. Pamiętajmy, że spółka ma swoje problemy, natomiast technicznie w tej chwili wygląda dobrze. I sprzedażowo na razie nie widać jakiegoś specjalnego załamania na CCC. Przejdźmy do Envigu 40, ponieważ dzisiejsza sesja jest o tyle groźna, że w dość specyficzny sposób zaczyna odbijać się, uderzać, testować kanał wzrostowy, i może go wybić w stronę spadkową. Jeżeliśmy spojrzeli tak czysto strukturalnie, tutaj była pełna formacja wzrostowa z absolutnie wszystkimi aspektami typowego ruchu wzrostowego, po którym powinna nastąpić korekta bardzo mocna o przynajmniej do 4000 punktów, więc jeżeli te ostatnie, to ostatnie zdanie jest prawdziwe, to zaczynamy rozbijanie trendu wzrostowego i trzeba po prostu na spółkach z ENWIG40 uważać. Czyli jest to jakaś dalsza część tego ostrzeżenia z 9 stycznia odnośnie tego, że zagranica dystrybuuje polskie akcje. W tym przypadku dystrybucja jest też na nv 40, co w przypadku zagranicy jest trochę rzadsze, natomiast pamiętajmy, że jeżeli będzie korekta, to ona będzie trochę bardziej wieloindeksowa, niż tylko kilka spółek z WIK 20 Przechodząc jeszcze głębiej w rynek, czyli w konkrety z, M z Envigu 40, spostrzeżemy Ten Square Games, wielkie obroty 11 milionów, duże także grze Bogdanka 9 milionów. Ten Square Games już dzisiaj pokazywałem, minus 7, fatalna sesja, wielkie obroty, tak naprawdę to jest sygnał, kolejny sygnał w całej konstelacji sygnałów sprzedażowych. Major Bank, Millennium, tutaj też no, dzisiaj mocne wycinanie. Trochę takie jak to wyglądało jak na M-Banku. Dalej Bogdanka 9 milionów i plus 2 Tauron. Bumek węgiel, węgiel wrócił. boomek plus 5 i 4 miliony. Mocna energetyka Enea. Trochę w stronę Bogdanki ostatnio się przemieszcza ta spółka. Zepak pomimo wzrostu cen prądu, dzisiaj minus 2, ale ta spółka nie ma jakiejś specjalnej korelacji z notowaniami na towarowej giełdzie, ze spadkami dzisiaj cen energii, przepraszam, splasuje się zepak, natomiast ta spółka ogólnie nie ma idealnej korelacji z notowaniami energii elektrycznej na e, polskiej giełdzie, więc tutaj nie upatrywałbym nadmiernie tego jako e, powód spadków tego, że dzisiaj prąd był m, trochę tańszy na towarowej giełdzie energii. No i patrząc na te spółki, gdzie największe obroty się dzisiaj pojawiły, ale też duża ciekawa zmiana i nawiązując do początku dzisiejszego spotkania, azoty Tarnów. Dość wyraźny układ spadkowy zaczyna się zarysowywać, natomiast tutaj do linii trendu wzrostowego mamy trochę. Do 40 mniej więcej złotych jest przestrzeń, natomiast ta wyprzedaż dzisiaj była dość zintensyfikowana, klarowna przy obrotach, które nazwałbym średniej lub lekko niższe niż ten standard stycznia, ale ten standard stycznia był ultra ofensywny, zakupowy od strony popytowej. W dłuższej perspektywie możemy testować właśnie poziomy 37-40, no i czekamy na to, co będzie w Sejmie, jeszcze pewnie w pierwszym kwartale, czyli konkretnie odnośnie dopłaty do nawozów. Jeżeli okaże się, że znowu będą dopłaty do nawozów, to może uda się sprzedać drogie nawozy produkowane jeszcze w okresie wakacyjnym i późniejszym. Pamiętajmy, że tutaj mamy pewien problem, że niby gaz jest teraz tani, natomiast spółka produkowała w okresie trochę droższego gazu. Więc marże powinny być tańsze i może być problem z jego sprzedażą, więc nic nie jest zero-jedynkowe, natomiast ewentualna reakcja inwestorów na doniesienia z Sejmu oczywiście będzie pozytywna, a potem znowu wrócimy do dyskontowania tego, jakie będą marże. I tylko przypomnę, że w pierwszym kwartale 2022 roku, dokładnie rok temu, marże były ekstremalne. W związku z tym wyniki azotów za zeszły rok też były historycznie kosmiczne takie rzeczy się rzadko zdarzają, szczególnie w spółkach skarbu państwa. Jeżeli spojrzymy na Bumech, to tutaj mamy idealny sygnał kupna z takiej perspektywy średnioterminowej. No, gdyby były na to kontrakty terminowe, to tutaj bym się zapakował oczywiście z jakimś sensownym depozytem, a nie nam 30%, no bo to też nie jest jakiś super biznes. Natomiast Bumech faktycznie wygląda w tej chwili bardzo ładnie. Dzisiaj ładna sesja. Pomimo tego, że w zeszłym tygodniu były spadki cen węgla energetycznego na chińskich giełdach, natomiast tutaj jest jakiś powrót do nadziei. Ładna sesja, lekko wyższe obroty. Pamiętajmy, że jak rynek spada, drobni inwestorzy często szukają jakichś tematów, które ostatnio były niechciane, nieinwestowalne, a ogólnie są lubiane. A Bumech jest jedną z tych spółek, która wśród drobnych inwestorów jest lubiana, a oni tutaj mogą spokojnie pociągnąć rynek. To już było kilkukrotnie na Bumechu. Przedstawione na wykresie. Spójrzmy jeszcze na jedną spółkę z SWIG-80. Rzadko pokazuję spółki z SWIG-80, ale dzisiaj zacząłem gamingiem, więc skończę z branżą gamedevową, producentów gier komputerowych. Spółka weszła w ciągu ostatniego półtora roku na GPW z New Connectu. I od razu trafiła do Swig 80, a od lipca rośnie. Jest to w zasadzie jedyny gaming, może oprócz HUGE'a, który nie generuje regularnie co kilka miesięcy swoich nowych minimów. Creepy wygląda fantastycznie. I dzisiaj na wskroś lekkim spadkom CD projektu czy kataklizmu na notowaniach ten Square Games bardzo ładnie i mocno rośnie. I to są w zasadzie poziomy, jeżeli spojrzymy szeroko, już takie dość bliskie poziomom no niemalże rekordowym, czyli, czy tym poziomom covidowym, no bo w covidzie mieliśmy około 1000 zł w czerwcu 2021 roku. No i do tych poziomów nam brakuje już niespełna kilkanaście procent ma szansę do tego, na, do, do tego poziomu dojść. Tu wydaje się, że ważne jest to, że sentyment około gamingowy nie jest tak ważny. Co to znaczy? Że tu jest mniej inwestorów funduszowych, którzy handlują trochę w myśl ogólnego nastroju na gamingu, na CD Projekcie, Playwayu i tego jak jest postrzegany również polski rynek ogólnie. Pamiętajmy, że CD Projekt to jest tak wielka spółka w TOP10, WIG20, że też jest masa zagranicznych inwestorów na niej i są handlowane również na nią różne ADR-y. Bodaj to się nazywa na przykład na amerykańskiej giełdzie. Czyli, jakby w Polsce nazwano by to syntetycznymi akcjami pewnie. To były sygnały dnia. Michał Polaczyk ze Squaber.com MW40. Nie wygląda specjalnie obiecująco. WIG-20 z wieloma znakami zapytania, ale wciąż powyżej najważniejszych poziomów. Dziękuję za dziś. Zapraszam za tydzień.